Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z Arkadiuszem Miksą. Witaj, Arku. Witam Ciebie, witam Państwa. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem Wielkiej Polsce. Rozmawiamy w połowie marca, a marzec to jest miesiąc, który się zaczyna Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ja myślę, że to jest bardzo ważna rocznica. No to jest rocznica tam jednej z tych komend WiN-u. Dlatego została wybrana jako akurat ten dzień poświęcony żołnierzom drugiej konspiracji. Natomiast jest to też miejsce pewnego sporu, pewnej dyskusji, którą się w środowiskach narodowych albo wokół narodowych toczy. Bo są jak gdyby dwa skrajne poglądy. Ja się ani z jednym, ani z drugim nie utożsamiam, ale jeden pogląd mówi, że druga konspiracja, żołnierze wyklęci, czy jak inni wolą, żołnierze niezłomni, to był w ogóle najważniejszy epizod w historii polskiego obozu narodowego. No, w tamtym czasie na pewno był to bardzo ważny, natomiast czy był najważniejszy? Poza tym to nie był do końca epizod taki polityczny i nie był do końca z wyboru politycznego. Troszeczkę sytuacja zmusiła ludzi do zaangażowania w ten, a nie w inny sposób. Niektórzy po prostu nawet nie mieli innego wyjścia, no bo czy byliby w tej konspiracji, czy nie byli, to i tak byliby prześladowani. No i jest druga skrajność, też moim zdaniem, ja uważam, że do odrzucenia, że to w ogóle nie było związane z obozem narodowym, że to byli przedwojenni na przykład narodowcy czy żołnierze z okresu okupacji niemieckiej, formacji narodowych, to nas nie powinno interesować. Czasy się zmieniły, władza się zmieniła, powinni być mądrzejsi, powinni się podporządkować nowej władzy, są sami sobie winni, już nie mówiąc o jak różnych dowcipach przedstawicieli SLD, że no nie zauważyli, że się wojna skończyła i zostali w lesie, i takie różne naśmiewanie się z żołnierzy drugiej konspiracji, gdzie wiadomo, no, formacje narodowe stanowiły no, dużą część, może większość, może połowę tej konspiracji. Oba podejścia moim zdaniem są niesłuszne. I jedno takie gloryfikowanie bezrefleksyjne i bezalternatywne, a z drugiej strony odrzucanie i twierdzenie, że no, w skrajnych wypadkach nawet są tacy, którzy twierdzą, że dobrze się stało, że NKWD i SB tych no, wichrzycieli, można powiedzieć. Wichrzycieli, tak. Albo zmieniają nazwę żołnierzy przeklętych, ścigało. Trudna sprawa. Chciałem z tobą porozmawiać, bo jak pamiętasz, kilka lat temu nagraliśmy o obozie NKWD w podwarszawskim Rembertowie. Natomiast myślę, że temat jest na tyle ważny, a poza tym połączony z wieloma innymi tematami, że warto o tym porozmawiać. No tak, szanowni Państwo, tym bardziej, że też ja dzięki tej tematyce z obozu NKWD w Rembertowie też jakby moje postrzeganie no też się zmieniło, bo ja też kiedyś bardziej należałem do tych osób, które były, tak gdybym powiedział, dość krytycznie nastawione do tej walki, że tak powiem, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości z tym aparatem komunistycznym, uznając, że to z punktu widzenia poglądów narodowych było irracjonalne. I że wystarczyło rzeczywiście ten karabin, jak to się mówi, oddać i wrócić do tej rzeczywistości i odbudowywać Polskę. Nie było to takie proste. Nie było to takie proste i właśnie przykład chociażby tych więźniów, wam tej tematyce poświęciłem kilka ostatnich lat, tych ludzi, którzy się w tym obozie znaleźli, dlaczego oni się w tym obozie znaleźli, pokazuje dobitnie, że tak nie było właśnie. I bardzo to jest przykre, że w Polsce popada się z takiej skrajności w skrajność, że wykorzystuje się w ramach polityki historycznej bądź jedna strona, bądź druga, bo uważam, że i PiS w swoich poczynaniach przez 8 lat upolitycznił mocno
tematyka żołnierzy wyklętych, a teraz mamy odbicie w drugą stronę. Doszła do władzy chora lewica, która próbuje to wahadło wychylić w drugą skrajną stronę. Natomiast prawda leży gdzieś po środku. I ja powiem tak, no, chociażby na przykładzie tego obozu i więźniów tego obozu, że na przykład do tego obozu trafili ludzie w ogóle nie mający nic wspólnego z działalnością często konspiracyjną, już nawet nie mówię, czy w Narodowych Siłach Zbrojnych, czy w AK, czy z jakąkolwiek działalnością. Po prostu były takie rejony w powiecie Sokołów Podlaski na przykład, Mińsk Mazowiecki, tutaj ten rejon. Co ciekawe, wielu ludzi tam o tym, z tamtych rejonów byli to ludzie o nazwisku chociażby Dmowski. To nie był też przypadek, to była tam drobna właśnie szlachta. Ona miała takie, bym powiedział, mocne, ugruntowane poglądy narodowe, jeszcze w okresie, bym powiedział, już nawet na początku XX wieku, kiedy, że tak powiem, kształtowała się... Pod rozbiorem rosyjskim. Jeszcze pod rozbiorem rosyjskim. Oni już byli świadomi, że tak powiem, swojej polskości. No i to było przechowywane. Tam rzeczywiście w okresie międzywojennym były silne wpływy endeckie. Były silne wpływy, ale w okresie II wojny światowej część oczywiście tych ludzi była zaangażowana w tą działalność, ale część niekoniecznie. Natomiast jak weszli tam Sowieci, weszło tam NKWD, weszli tam ich polscy pomocnicy, no to po prostu uznano, że te tereny są tak skażone antykomunizmem i antyrosyjskością, że po prostu wyłapywano wszystkich mężczyzn w wieku od lat 17 do 70 i hurtem do obozu NKWD w Rembertowie. I hurtem potem wysyłka na Syberię, tak? No oczywiście część ludzi zmarła jeszcze w trakcie przesłuchań, została dotkliwie, że tak powiem, okaleczona. Część zmarła w obozie NKWD, a część zmarła w drodze na Syberię, a część zmarła na samej Syberii, a nawet ostatni w drodze już jeszcze wracając z powodu wycieńczenia również umierali. I byli to, mówię, były to zupełnie przypadkowe osoby. I takich od 16 do 60? Od 16 bądź 17 do 70 roku życia, tak to mniej więcej wyglądało. Wszyscy mężczyźni, mówię, mogli mieć wspólnego z działalnością, mogli to być po prostu zwykli po prostu chłopi, którzy po prostu żyli i starali się jakąś tą wojnę przetrwać, ale nikogo to nie obchodziło. Byliby również przypadki takich, którzy rzeczywiście byli to ludzie, którzy byli w AK, ale wraz z zakończeniem wojny oni nie zamierzali kontynuować żadnej działalności zbrojnej. Jak to się mówi, działalność zawiesili, to ich marzeniem było wrócić po prostu do szkoły. I tak też się zdarzało, że po prostu wracali do nauki, do szkoły i często z tych szkół byli po prostu, w tych szkołach byli właśnie zatrzymywani. Więc jest to absolutna bzdura i wielutna bzdura mówienie o tym, że wystarczyło tylko nie wchodzić w paradę władzy komunistycznej, unikać konfrontacji, jak to się mówi, nie łazić, mówiąc tak kolokwialnie, po lesie z bronią i byłoby pięknie, byłoby cacy i władza by wszystkich, że tak powiem, uszanowała, potraktowała w porządku i nie byłoby najmniejszego problemu. To jest po prostu wielutna bzdura i to przecież dotyczy nie tylko tych ludzi bezpośrednio zaangażowanych w tą konspirację, ale również tych, którzy potem jeszcze w kolejnych dekadach narodowców ze Stronnictwa Narodowego, którzy przecież podejmowali próby w kolejnych dekadach, w latach 50., 60., nawet 70. jeszcze budować jakieś ośrodki myśli, czy nawet po odwilży stalinowskiej myśleli, marzyła im się partia nawet odbudowanie ruchu narodowego w Polsce. Więc to się wszystko kończyło więzieniami, przesłuchaniami, inwigilacją. Więc jest to absolutna bzdura. Natomiast oczywiście ja uważam, że PiS oczywiście przez 8 lat swoich rządów próbował z kolei wykorzystywać tą tematykę żołnierzy wyklętych. PiS według mnie nigdy nie był ugrupowaniem, które miało cokolwiek wspólnego z ruchem narodowym poza próbą wyzyskania, bym powiedział, postaci Dmowskiego, ruchu narodowego i podpięcia się w pewnym momencie, bo pamiętajmy, że jeszcze w latach powiedzmy 2000, no to PiS był, i przywódcy PiS-u byli skrajnie antynarodowo nastawieni. Natomiast potem stwierdzono, że żeby móc osiągnąć tą większość w parlamencie, no dobrze jednak jest dopisać do tego kultu Piłsudskiego, również kult Dmowskiego. I w ramach tego kultu potem również Narodowe Siły Zbrojne, więc to zostało przegnięte i wykorzystane właśnie w tej propagandowej machinie. No i za wszelką cenę właściwie wykorzystywano wszystko, co było związane rzeczywiście z tą tematyką, przeginając znowu w drugą stronę, jakby ucinano wszelkie tam dyskusje na ten temat, że rzeczywiście zdarzały się takie przypadki, kiedy dochodziło do jakichś łamania prawa, do jakichś przestępstw. Zbrodni wojennych. A oczywiście, szanowni państwo, no, kto się mówi, w każdej formacji na świecie, w każdej armii takie sytuacje się zdarzały, w każdym społeczeństwie się zdarzają ludzie tacy, a nie inni. Tym bardziej, że też trzeba zwrócić uwagę na złożoność tej sytuacji. Rok 44, rok 45 i te kolejne potem lata. Jak to wyglądało? No,
tych ludzi, których wyłapywano na przykład do obozu NKWD w Rembertowie, no wykorzystywano do tego celu na przykład amerykańskie Ulisy, samochody terenowe, amerykańskie ciężarówki, ci NKWD-ści nawet byli poprzebierani właśnie w mundury i tak dalej, żeby zasiać właśnie... Ale mundury ten... jakie, amerykańskie? Amerykańskie, tak, byli przebierani, udawali właściwie, że są Amerykanami. Miało to wzbudzić jakby takie, no, tego, żeby lokalne społeczeństwo nie wiedziało, kto to w końcu aresztuje. Czy to robią Sowieci, czy to robią Polacy, czy to robią Amerykanie, aresztują, dlaczego, dla kogo i tak dalej, i tak dalej. Plus oczywiście prowokacyjne działania, kiedy przebrani funkcjonariusze czy polskiego aparatu komunistycznego, czy NKWD-ści mordowali, napadali, rabowali na konto właśnie i mówiąc, że są z NZS-u, żeby... Narodowych Sił Zbrojnych, tak, czy innych formacji niepodległościowych. No właśnie były to prowokacje, więc jest na pewno dużo jeszcze do zrobienia, do tego, żeby ustalić co, gdzie, kto, kiedy, za co jest odpowiedzialne. Natomiast, no oczywiście, my musimy też jako społeczeństwo nasze uderzyć się w pierś. Tam, gdzie trzeba, rzeczywiście trzeba się uderzyć, powiedzieć mea culpa, tak, rzeczywiście było tak. Natomiast zamiatanie czegoś pod dywan i tylko gloryfikowanie z jednej strony to, co zrobił PiS, a teraz z drugiej strony znowu próba jakby sugerowania, że właśnie, że to byli polscy faszyści, teraz to, co robi, to znowu lewica, jest po prostu chore. Prawda historyczna powinna temu wszystkiemu przyświecać i niezależne badania historyczne. Większość tych ludzi to doświadczyła po prostu ogromnej tragedii, bo byli to ludzie, którzy zamiast być odznaczani za udział w Powstaniu Warszawskim, za działalność konspiracyjną, doświadczyła właśnie prześladowań, upokarzania, oni sami, ich rodziny całe często, bo przecież również na przykład jeśli więzień z obozu w Rembertowie uciekł, to do więzienia trafiała na przykład jego matka niewinna w ogóle, jako taka zakładniczka, że być może syn jednak wróci do obozu, jak matka będzie tam przetrzymywana. I takich sytuacji było całe mnóstwo, więc złożoność tego też jest, bym powiedział, niejako tragizmem losów Polski, kolejnym takim istotnym punktem, że w momencie, w którym no, powinniśmy się cieszyć tą niepodległością, no to zdarzyła się rzecz tragiczna i katastrofalna. Dla niektórych była to po prostu zmiana okupanta. Była to po prostu zmiana dla nich okupanta i taka jest prawda, że tak czy inaczej, gdyby nie postąpili, nawet gdyby próbowali pójść na jakiś kompromis, no to tak by się dla nich skończyło. Weźmy nawet przykład Nila, który przecież już wrócił, przeszedł przez obóz NKWD w Rembertowie, wrócił z tej sybaristej Gehenny. Pod innym nazwiskiem. Pod innym nazwiskiem, gdzie tylko temu, dzięki temu przeżył, żeby był pod innym nazwiskiem, bo wiadomo, że byłby, że tak powiem, zlikwidowany, gdyby wiedziano, kim jest tak naprawdę. Wrócił do tej Polski, absolutnie odcinał się od jakichkolwiek prób podejmować działalności, bo przecież takie próby w jego kierunku robiono, że jak już wrócił do Polski, no to próbowano, łącznicy różni próbowali mu sugerować, prawda, żeby wszedł z tej struktury, być może nawet objął jakąś rolę kierowniczą. On powiedział, że absolutnie po tym, czego doświadczył i co zobaczył przede wszystkim, no to zdał sobie z tego sprawę, że jest to opór w ogóle bezsensowny. A przecież i tak ta zemsta tego aparatu go dopadła. Więc jakby... Natomiast no też jeszcze jeden ciekawy wątek, że jakby PiS mimo wszystko jednak przez te 8 lat z kolei też jakby tak dość skrupulatnie, nie mówię, że wszyscy, ale większość tych aparatczyków i tych ludzi odpowiedzialnych, natomiast bardzo starała się za wszelką cenę nie poruszać tego tematu i według mnie istotnego, tego akurat, który należało poruszyć. Jakiej narodowości byli ci oprawcy? Bo okazuje się, że w wypadku takiego obozu NKWD w Rembertowie, na poziomie tych zarówno, którzy byli w grupach, które wyłapywały, to byli to często właśnie ludzie pochodzenia żydowskiego. Ci, którzy przesłuchiwali, byli największymi oprawcami, bo są też takie wspomnienia, które mówią o tym, że ludzie ci byli katowani bardziej nawet niż przez NKWD, przez UB i tak dalej, niż przez Gestapo. Mamy takie relacje, mamy takie wspomnienia, że ludzie przeszli przez Gestapo, a potem przeszli przez tych i mówili, że to było bez porównania dużo gorsze. Ojciec Płużeńskiego, Tadeusza, też właśnie wspomina, że Oświęcim, czy w ogóle więzienia hitlerowskie, to była igraszka. W jego wypadku. Mogą być różne doświadczenia, ale akurat w jego wypadku no tak to zapamiętam. Ale też ja sam z takimi, mówię, dotyczącymi obozu NKWD, z takimi wspomnieniami się również spotkałem, więc to nie jest tak, że pojedynczo jest jakieś pojedyncze odczucie kogoś, to jest ten. Natomiast właśnie przesłuchiwali ich ludzie, wyłapywali ich ludzie. Jeśli byli to Polacy, obywatele polscy, no to właśnie pochodzenia żydowskiego, ale co ciekawe, są wspomnienia i zmianki nawet tych więźniów obozu, którzy mówią wprost
o tym, że próbowali nawet nawiązywać kontakt z tymi szeregowymi wartownikami z NKWD, którzy po prostu nienawidzili swoich przełożonych, którzy byli Żydami. Tym obozem NKWD zarządzali oczywiście Sowieci, ale również żydowskiego pochodzenia. I ten nawet by były takie sytuacje, że jeden z tych NKWD-zistów z wartownik powiedział, że on byłby w stanie tego polskiego więźnia być może wypuścić, ale konsekwencje tego, mówię, Żyda, oficera, którego nadzoruje, no byłyby dla niego opłakane, więc jakby... I dla jego rodziny. I dla jego rodziny oczywiście, więc on sam by wylądował potem w obozie na Syberii. Więc jakby ten wątek natomiast jest właśnie skrzętnie pomijany, jakby, no, żeby nie, tutaj, prawda, nie narażać po prostu tych stosunków polsko-żydowskich, więc absolutnie nie mówmy o tym, o pochodzeniu, o sprawcach i tak dalej, a wydaje mi się, że jest to ważne, istotne, żeby o tym mówić, bo często ta nienawiść właśnie nie wynikała tylko z tego, że to była walka z narodowcami, bo narodowcy nie lubili komunistów i byli wrogo do nich nastawieni. To było jeszcze pokłosie przedwojennych relacji między Żydami a narodowcami, kiedy Żydzi mścili się za to, że właśnie narodowcy w okresie międzypowojennym prowadzili wojnę gospodarczą, można powiedzieć tak, z Żydami i ci teraz mieli okazję, że tak powiem, się odpłacić, więc no, właśnie ze szczególną skrupulatnością torturowali zwłaszcza narodowców szczególnie chętnie ich prześladowali, szczególnie chętnie wysyłali ich na śmierć. Natomiast próbuje się tą odpowiedzialność rozmijać i często nawet też się spotykam właśnie na portalach społecznościowych, kiedy o tym piszę, że to nie byli Żydzi, to byli Polacy, co pan tutaj próbuje zrzucać odpowiedzialność. Ja mówię, ja nie próbuję zrzucać, oczywiście, że wśród nich byli również rdzenni Polacy, nie tylko obywatele polscy, ale rzeczywiście Polacy. Nie pomijam tego aspektu, bo takowi się również znajdowali. Z przekonania rzeczywiście komuniści, którzy byli jeszcze tymi komunistami w okresie międzywojennym, czy nabyli tego, zarazili się tym komunizmem w okresie II wojny światowej. Tacy oczywiście również byli. No ale mówmy, jeśli mówimy o tych sprawcach, o tych, którzy przesłuchiwali, o tym pionie kierowniczym, no to w zdecydowanej większości byli to ludzie pochodzenia żydowskiego, zarówno w polskim, jak i w sowieckim tym aparacie. Ten wątek był oczywiście skrzętnie i jest skrzętnie pomijany. To jest bardzo niewygodna prawda. O tym się nie mówi, natomiast mówię, no popada się ze skrajności w skrajność, że w zapisu próbowano to wykorzystywać i mówić, i tylko wybierać, że absolutnie żadnych tam uchybień nie było, a takowe się zdarzały. Natomiast teraz lewica, no też lewica, no jaka lewica? No poseł Zandberg, który z zaciśniętą pięścią kilka lat temu miał zdjęcie komunista, że tak powiem, który nawet za bardzo nie ukrywa swoich poglądów komunistycznych. To są to ludzie, którzy to są wnuki, prawnuki, dawnych aparatczyków komunistycznych, no, którzy zdają sobie z tego sprawę, że rzeczywiście, że gdyby część tych ludzi, którzy była w tym NSZ-cie, pobyła sobie dalej w tych, to skrzywienie od Związku Studenckiego, myślę, że tak powiem, włącza, i to i losy tych ich dziadków byłyby zupełnie inne, bo rzeczywiście część mogłaby zginąć na skutek jakiejś egzekucji za to, co ich dziadkowie właśnie robili, więc oni teraz się mszczą i teraz przypisują właśnie żołnierzom podziemia niepodległościowego tego okresu, no właśnie zbrodnie, faszyzację, właśnie jakiś udział w gwałtach, napadach samych Polaków, mniejszości, ataków na mniejszość żydowską, na mniejszość białoruską i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, oczywiście jestem zdania, że te sprawy należy wyjaśniać, ale wyjaśniać w sposób rzeczywiście rzetelny. Tam, gdzie rzeczywiście były uchybienia, o tym mówić, takowe, mówię, mogły się zdarzyć. Musimy sobie z tego zdawać też również sprawę, bym powiedział, z uwarunkowań aspektów psychicznych. Ci ludzie byli zaszczuci jak zwierzęta, tak? Przeżyli i doświadczyli właśnie tej okupacji niemieckiej. W momencie, w którym się wydawało, że w końcu wreszcie to światełko ten, nagle okazało się, że są dalej prześladowani i ścigani niczym jakiś, jest nagonka, jak to się mówi, polowanie na lisa i nagonka szczuci niczym, jakby ścigano jakieś lisy albo wilki po prostu. Ludzi rzeczywiście, którzy, no, którzy byli w sytuacji skrajnej. No przecież no, to ich dramat, który oni sobie zdawali z tego sprawę, że tak czegoś takiego doświadczą, zamiast doświadczyć jakiegoś szacunku, poważenia społecznego, nagle teraz po prostu są prześladowani, ścigani, zabijani, wyłapywani, wsadzani do obozów, torturowani w sposób okrutny. No więc no nie ma gorszej rzeczy niż popadanie ze skrajności w skrajność i próba manipulowania historią do bieżących celów politycznych. To się w dłuższej perspektywie potem po prostu zawsze mści. A jeszcze jak się próbuje czasem do tego wszystkiego dorobiać jakąś ideologię, żeby jakby niektórzy ludzie mogli na tym zarabiać pieniądze, to jest to już wyjątkowo rzecz obłudna, bo też takowe miałem wrażenie, że część tych działań podejmowanych przez PiS, chodziło w nich o to, żeby z tego upamiętnienia zrobić jakby no też możliwość wyzyskiwania tego do no zarabiania pieniędzy po prostu ponad miarę, tak, na tym upamiętnieniu, czyli że oczywiście upamiętniamy, coś tam robimy, ale w gruncie rzeczy to chodzi o tak mówiąc wprost o jakąś przewałkę finansową, prawda, żeby określeni ludzie z tego mogli czerpać profity.
i to też jest nie w porządku i to też jest złe, albo no nie wiem, z racji tego, że jakiś aparatczyk pisowski na przykład miał kogoś, powiedzmy, właśnie w rodzinie, kto do tej grupy mógł należeć, więc dopisywano mu tam jakieś, prawda, jakieś zasługi dodatkowe i gdzieś tam stawiano go na kimś na piedestale, tutaj tą postać jakby była rozdmuchiwana, zasługi i tak dalej, po to, żeby ten aparatczyk na przykład pisowski potem mógł powiedzieć: patrz, to właśnie mój dziadek, taka wspaniała postać, że wiele rzeczy po prostu było robionych w sposób sztuczny, nie miało w ogóle pokrycia w ogóle w rzeczywistości, w faktach historycznych. I mówię, i to zrobiła jedna strona, a teraz druga strona wychyla to wahadło w drugą stronę i próbuje właśnie sprowadzić znowu wszystko do tego, że cała ta formacja to jest faszystowska. Ja myślę, że to by poszło jeszcze bardziej w skrajną stronę, z tej strony teraz tych nowych władz, z tym, że no, Platforma byłaby trochę w niekomfortowej sytuacji, wydaje mi się, z tego względu, że no, za czasów nawet jakby Komorowskiego przecież uznawano, prawda, i te święta były już wtedy obchodzone, prawda, i ta władza w jakiś tam sposób tego nie unikała tego, tak? No oczywiście nie było to tak robione z taką pompą jak zapisu, ale było. Więc nagle teraz odcięcie się, bo tak chce po prostu lewica, no mogłoby być potraktowane jako forma takiego cynizmu, prawda, i obłudy, tak mi się przynajmniej wydaje, no. Warto podkreślić, że bardzo wiele osób, które przebywało na przykład w obozie NKWD w Rembertowie, ale i w innych stalinowskich, czy raczej bermanowskich z tego okresu więzieniach, obozach, to byli ludzie całkowicie neutralni, można powiedzieć, przypadkowi. Tyle, że była jakieś pokrewieństwo, jakaś rodzina, a nawet jeżeli byli to oficerowie, tutaj właśnie dałeś przykład generała Anila Fieldorfa, ale tak samo można powiedzieć o rotmistrzu Pileckim, można powiedzieć o Adamie Doboszyńskim, który przecież przyjechał do Polski. Zarówno Nil, jak i Pilecki, jak i Doboszyński nie angażowali się w walkę zbrojną przeciwko nowej władzy. Wręcz przeciwnie, twierdzili, że ta walka nie ma szansy na zwycięstwo i stosując zasadę ekonomii krwi, zresztą taki tekst popełnił Adam Doboszyński, będąc jeszcze w Londynie, wspaniała analiza sytuacji politycznej Polski i geopolitycznej, ekonomia krwi, że nie wolno narażać na śmierć, na kalectwo, na niewolę młodych ludzi w momencie, kiedy nie ma realnych szans na zwycięstwo. I to byli ludzie odpowiedzialni. Oni chcieli, żeby młodzież szła na studia, żeby brała udział w odbudowie kraju. Zniechęcali i nawet narażali się, nie popierając walki zbrojnej przeciwko tak zwanej władzy ludowej. I mimo to, zauważmy, wszyscy oni zostali zamordowani. I generał Nil, i rotmistrz Pilecki, i Adam Doboszyński, pomimo że oni nie chcieli walczyć zbrojnie, to i tak zostali oskarżeni, że chcą walczyć zbrojnie, i tak zostali oskarżeni, że są agentami hitlerowskimi, a także agenturą amerykańską. Praktycznie wszystko, co w tamtych latach było używane przeciwko Polakowi, przeciwko obywatelowi, żeby mu zarzucić jakąś agenturalność, przeciwko tym osobom, mimo że oni swoją postawą zaprzeczali tym oskarżeniom, było to wykorzystywane. Tym bardziej prości ludzie, no, często bez wykształcenia, którzy mieli w rodzinie jakiegoś partyzanta, czy jakiegoś działacza narodowego, czy politycznego, tym bardziej byli prześladowani. Ja powiem jeszcze, dodam jeszcze jeden ciekawy wątek, bo ja to rozumiem o obozie NKWD w Rembertowie, gdzie rzeczywiście było sporo ludzi z Narodowych Sił Zbrojnych, ze Stronnictwa Narodowego, a ci oczywiście od początku mieli łatkę faszystów, których należy, jak to się mówi, pognębić za wszelką cenę, ale na przykład był obóz w Skrobowie, bodajże to jest na dzisiejszej Lubelszczyźnie, i tam do Skrobowa kto trafił, szanowni państwo, no trafili po pierwsze nie narodowcy, tylko w ogóle akowcy, i to jeszcze jacy akowcy. To byli akowcy, którzy normalnie złożyli w ogóle broń i oni powiedzieli, że oni chcą razem z Wojskiem Polskim, które idzie z armią sowiecką na Berlin, czyli walczyć. Z berlingowcami. Z berlingowcami normalnie i oni mieli obiecane w ogóle i oni byli przekonani. I wtedy przyszły do nich, jak to się mówi, przed aparat komunistyczny przyszedł, przyszli NKWD-ści, czyli polski aparat komunistyczny i oni wylądowali w obozie w Skrobowie.
byli to ludzie gotowi na współpracę, gotowi iść na Berlin razem z tym wojskiem rzekomo komunistycznym. Ręka w rękę, to się mówi w rękę, karabin obok karabinu razem. Ale już to uznano za niebezpieczeństwo, no bo przecież być może ci ludzie zakażą, prawda, tych żołnierzy, tych berlingowców swoimi poglądami, więc trzeba ich po prostu złapać, stłamsić do obozu i wywieźć oczywiście na wschód. Więc to pokazuje jakby, no, że jest to po prostu mit. Ci, którzy mówią o tym, że wystarczyło pójść na student, tutaj widzicie państwo, teraz podam przykład nie nawet neutralnej postawy, tylko otwartości, życzliwości na to, żeby razem iść i walczyć, bić Niemca, jak to się mówi, iść na Berlin, a i tak się to spotkało z takim, a nie innym, taką inną postawą władz komunistycznych. Więc ludzie, którzy takie opowiadają takie pierdoły za przeproszeniem, po prostu no, to nie ma w ogóle poparcia w ogóle w faktach i jest to bez sensu. Znaczy, niektórzy z nich tłumaczą to też tym, że to są też takie środowiska, bym powiedział, właśnie no, z jednej strony mi bliskie, no bo to są środowiska, które dzisiaj mówią o dystansie wobec Ukraińców i że przez to, że atakuje się Rosjan, no to nie ma, brakuje w Polsce tego zdrowego dystansu do tego konfliktu na Ukrainie i tak dalej. I oni mówią, że dlatego nie należy o tym mówić, dlatego, że to uderza właśnie niejako w Rosję i psuje dalej, pogłębia jeszcze te niechętne relacje. Ja mówię, że nic bardziej nie... Ale to niestety trzeba mówić, że uderzenie w tak zwaną żydokomunę z tamtych lat to nie jest uderzenie w Rosję. No oczywiście, bo przecież aparat bezpieczeństwa sowiecki opanowany przez fanatycznych komunistów oraz etnicznie przez bardzo dużą nadreprezentację przedstawicieli narodu żydowskiego, oni często byli oprawcami Rosjan. Tak. To nie byli Rosjanie, tylko to byli pierwsi oprawcy Rosjan, no, tak samo jak oprawcy Polaków, Białorusinów, Litwinów, Ukraińców czy innych narodów. Dokładnie tak. No przecież, szanowni państwo, przecież wśród wielu narodów, które doświadczyły tego jarzma, tego sowieckiego komunizmu, to najliczniejszą grupą są sami, bym powiedział, etniczni Rosjanie, którzy również tego doświadczyli. Przecież to nie było tak, że oni tą władzę oddali, tylko była wojna domowa, tak? I bolszewicy wygrali, ale oczywiście ta część Rosjan przecież stawiała wtedy im opór. To nie jest tak jak w wypadku Adolfa Hitlera, że on doszedł w demokratycznych wyborach do władzy, tak? Więc i to trzeba zawsze podkreślać i mówić. Ja uważam, że nie ma najgorszej rzeczy, jak będziemy z jakichś pobudek w tym momencie są, ja powiedziałem, zawsze trzeba mówić prawdę bez względu na to, jaka jest sytuacja polityczna, mówić jasno i klarownie, a nie, że teraz nie będziemy może mówić o tym, bo to jest tak jak próba też, nie mówmy to i to się potem obraca przeciwko nam samym i tym środowiskom, bo one mówią, nie mówmy o Rosjanach, no bo to psuje relacje i tak już są fatalne, będzie jeszcze tylko gorzej. No to, a potem ktoś inny mówi tak, no nie mówmy też o banderowcach, bo nam psuje teraz relacje z Ukraińcami, a przecież one teraz powinny być dobre. No nie mówmy o tym, co robili Litwini, bo to też nam psuje relacje. Ale zwłaszcza nie mówmy o Żydach. No właśnie, a właśnie nie mówmy w ogóle już o Żydach, bo to też nam psuje relacje i sami stajemy się potem ofiarami, więc trzeba zawsze mówić po prostu prawdę. Jak się mówi zawsze prawdę, to się wszystko potem układa. Ludzie są sobie w stanie wybaczyć, narody mogą ze sobą współpracować, ale musi to być oparte na prawdzie, na wzajemnym poszanowaniu, na przeprosinach, na odszkodowaniach, na tym wszystkim. Na tym, że jedna strona próbuje wyzyskiwać skrajnie drugiej, wtedy jest mowa o współpracy, o braterstwie, o porozumieniu, tak? Wtedy na tym się buduje, to jest wtedy ten fundament dobrych relacji. Natomiast jeśli ktoś z jakichś pobudek na danym etapie mówi mi, że po prostu to godzi w relacje z takim czy innym narodem, nie mówmy w tym momencie, no na razie to nie jest czas, może za lat 10, może za 20 albo za 50, teraz to nie jest dobry moment, to było zawsze tak z Ukraińcami. Kiedyś nie był dobry moment, teraz nie jest dobry moment. Nigdy nie będzie dobry moment. A przecież za 5 lat też nie będzie dobry moment, bo też nie wiadomo, w jakiej sytuacji będzie Ukraina, też nie będzie przecież to dobry moment. I jakby mówię, stajemy się wtedy takimi troszeczkę sami właśnie ofiarami tego, co sami próbujemy stworzyć, takiej nadinterpretacji, takiej konstrukcji, że o czymś wypada, o czymś nie wypada. Ja na przykład jestem stronnikiem dobrych relacji z Czechami, ale o tych negatywnych momentach w naszej historii też trzeba mówić i zarówno o tych rzeczach, których my jako Polacy z ich punktu widzenia im wyrządziliśmy krzywdę, ale i też i o tym, co oni wyrządzili nam, jakie wyrządzili krzywdy. Tylko na prawdzie historycznej można cokolwiek budować, a nadinterpretacje, dorabianie jakichś ideologii, wykorzystywanie w danych momentach, no na przykład, nie wiem, w pewnym momencie, jak się na przykład zmienia władza w danym kraju, no to nagle, no na przykład swego czasu widzę dalej to pokłosie tej nagonki, o czym też u ciebie chyba rozmawialiśmy, że ważnym koalicjantem w napadzie na Polskę oprócz Niemców i Sowietów była Słowacja. I teraz widzę, że ta terminologia została zamknięta i teraz jakaś tam jest w portalach społecznościowych jakaś Słowaczka, która no, dużo robi na
rzecz porozumienia polsko-słowackiego i cały czas ją tą bombardują wpisami, ale wreszcie uderzyli na Polskę w 39. I przeproś tam za to, przeproś tam. I ta kobieta tam co jakiś czas musi przepraszać teraz regularnie za tych Słowaków rzekomo, którzy po prostu napadli. Nikt nie zna dokładnie całej tej historii, nikt nie mówi, że w 38 roku ci Słowacy, jak się ta Czechosłowacja rozpadała, to chcieli właśnie tych sfederalizować się z Polską. Mało tego, nawet byli gotowi, żeby Polska zajęła Słowację, byle tylko nie trafić te ręce, ale to rządy sanacyjne z tego nie skorzystały. W efekcie oni nie mając innego pola manewru, weszli w ten układ z Niemcami, ale była perspektywa, żeby się dogadać. Mało tego, kiedy już był 39 rok, kiedy już rzeczywiście weszli, rzeczywiście zaatakowali Polskę, brali udział. Była defilada w Zakopanem. Oczywiście, ale były, mamy też wspomnienia, które mówią o tym, że napotkane oddziały słowackie, które natrafiały na oddziały polskie, były przestrzegane, słuchajcie, były przepuszczalne wolno i mówiono na przykład Polacy, tu i tu stacjonują Niemcy, nie idźcie tędy, bo tam traficie na Niemców i tak dalej, i tak dalej. Więc były też przykłady życzliwości. Trzeba mówić zawsze prawdę i tylko prawdę i nie wykorzystywać do danej sytuacji, albo na przykład w relacjach z Czechami, pokłóciliśmy się o Turów, no to teraz wyciągnijmy im tam po prostu, przydowalmy im tam za oddział. Mówmy zawsze cały czas, czy są sytuacje dobre, czy są złe, o rzeczach pozytywnych, negatywnych w swojej historii, ustalajmy, dociekajmy tej prawdy, jaka była, tylko na prawdzie się buduje i tak rzeczywiście jest, no próby jakiegoś doraźnego, mówię, bazowania, zmienienia i również i opowiadania historii naszych relacji z sąsiadami i zarówno naszych wewnętrznych relacji między poszczególnymi, bym powiedział, odłamami politycznymi, czy w danych momentach tych relacji wewnętrznych, jakie były, no to do niczego dobrego nie prowadzi, bo to wcześniej czy później jest zgubne i ten, kto próbuje na tym budować, potem staje się sam jakiś czas ofiarą, tak? No właśnie bez względu na obecną sytuację naszych wzajemnych relacji, niech będzie przykład stosunków polsko-czeskich, prawda? My nie możemy zmieniać historii w zależności jak wiatr powieje. No dokładnie. No przecież jest faktem, że Zaolzie zostało przez Czechów zajęte w czasie wojny polsko-bolszewickiej, w bardzo trudnym momencie, kiedy Polska musiała bronić swojej niepodległości, swoich granic wschodnich i Czesi to wykorzystali perfidnie, w fatalny sposób. Nie wchodzę w spór, bo sprawy etniczne, sprawy polityczne, sprawy historyczne można różnie interpretować. Natomiast moment, w którym oni te ziemie przyłączyli do Czechosłowacji, był haniebny. Potem myśmy wykorzystali również zły moment, tak. Bo przy okazji konferencji w Monachium razem z Adolfem Hitlerem odzyskaliśmy to, co nasze, tylko że gdybyśmy odzyskali w innym momencie, to by zupełnie inaczej wyglądało. Myśmy za Olzie, no niestety, trzeba to sobie powiedzieć, odzyskiwali w momencie, kiedy Sudety były zajmowane przez armię niemiecką, przez Wehrmacht. No i w tym momencie myśmy występowali jako sojusznik Niemców. No, tak to wyszło, więc po prostu na to też trzeba zwracać uwagę. To jest tak samo jak ten spór, moim zdaniem ważny, bo niektórzy sobie to bagatelizują. Wyzwolenie czy zmiana okupantów? I hi, 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 hi. No, zawsze jest tak, że jakaś armia, która zajmuje jakiś teren, to jednych zniewala, a innych wyzwala. Wehrmacht wkraczający na kresy wschodnie Rzeczpospolitej w 1941 roku też był traktowany przez wielu mieszkańców jako armia wyzwolicielka spod okupacji sowieckiej, spod władzy komunistycznej i tak dalej. Zwycięzców się nie sądzi. Gdyby to Wehrmacht jako ostatni wyzwalał ziemię polskie spod władzy komunistycznej, to mielibyśmy dzisiaj innych bohaterów, inne pomniki i tak dalej. Nie stałyby czołgi T-34, tylko pantery na pomnikach. No tak. Że oto są nasi wyzwoliciele po pierwsze z 41, a potem może i z kolejnych lat, nie? No ale niestety, historia jest taka, że zwycięzców się nie sądzi, ale ci zwycięzcy, to jak pokazuje historia, między wyzwolicielem a nowym okupantem, to ta granica nieraz jest bardzo, bardzo płynna i dlatego oburzanie się, że ktoś nazywa Armię Radziecką nową okupacją, a nie chce nazywać ich wyzwolicielami, jest głupie. Tak samo w drugą stronę. Znaczy... Jeżeli ktoś mówi, że jest czymś absurdalnym nazywać Armię Czerwoną wyzwolicielem, wyzwolicielem spod okupacji niemieckiej tak, ale tak
tak samo armia niemiecka niestety była wyzwolicielem spod okupacji sowieckiej. No tak, i tutaj też trzeba powiedzieć sobie jedno, to też jest kolejna rzecz, dobrze, że ten temat poruszyłeś, czy wyzwoliciele, czy okupanci. No i też próba właśnie zarządów PiS-u takiej interpretacji też i robienia, że to byli tylko i wyłącznie traktowani jako okupanci, w ogóle nikt w Polsce nie witał, w ogóle wszyscy byli wrogo nastawieni. No też nie jest to, szanowni państwo, prawda. To nie jest tak, są zdjęcia, nawet są wspomnienia ludzi, to nie to, że komunistów, którzy mówią, że z rozrzewnieniem oka łezka wokół im się kręciła, z rozrzewnieniem wspominają ten wkraczający oddziały sowieckie. Nie, zwykli obywatele, którzy mieli dość tego wojennego koszmaru, rzeczywiście ich witali. Mimo tego, że docierały już do nich sugestie, tam już było słychać o tym, że to może by się skończyć źle, w momencie, kiedy wkraczali Sowieci, rzeczywiście było im rzucane te kwiaty na te czołgi, jak to się mówi, czy może nie zawsze kwiaty, bo też była to często zima, ale rzeczywiście Polacy okazywali im sympatię. I to, a z kolei to też nie przekreśla faktu, że dzisiaj tego dnia byli witani jako wyzwoliciele, a już następnego dnia ci sami czerwonoarmiści, jak to się mówi, brali tych Polaków za przyramki i właśnie wysyłali ich do obozów i wysyłali ich na wschód. Jedno nie przeczy drugiemu. Natomiast udawanie, że ani nikt ich nie witał i wszyscy byli nastawieni do nich wrogo, jest kłamstwem, po prostu jest kłamstwem. I na odwrót też. I na odwrót. I tłumaczenie, że generalnie w ogóle byli spoko i tylko wyzwalali Polaków przed Niemcami i wszyscy byli bohaterami, też jest nieprawdą. No przecież są i wspomnienia czerwonoarmistów, którzy mówią wprost, czy tam różnego stopnia, że były napady, że były gwałty, że były rozboje. Oczywiście, jak się czyta wspomnienia, to rzekomo oni twierdzą, że pozwalano, jak ja czytałem często wspomnienia na przykład czerwonoarmistów, że mówi się tam, że gwałcić im pozwalano oficjalnie, to samo w sobie też jest szokujące, ale że gwałcić im pozwalano na terenach niemieckich, ale przecież były tereny, które były terenami mieszanymi, gdzie trudno było rozróżnić, to są Niemcy, to są Polacy i tak dalej. Czy ta kobieta jest Niemką, czy Polką? Czy ta kobieta jest Niemką, czy to jest Polką, a poza tym no, ona mogła powiedzieć, że jest Polką, bo się chciała bronić, a ktoś uznał ją i tak za Niemkę, bo tak mu po prostu pasowało. No to proza życia, te realia właśnie wojenne są, tak? Ale mówię, no takie naginanie i przeginanie i w jedną i drugą stronę do czego nie prowadzi. No wspomnienia pokazują, że było tak inaczej. Byli Polacy, którzy witali jednego dnia, a być może następnego dnia ci sami Polacy byli przez tych czerwonoarmistów czy przez NKWD już aresztowani, tak? Jedna sytuacja nie przeczy drugiej. No, witano ich z racji tego, że się Polacy pozbyli ciężaru i koszmaru, ale przecież już szły te sygnały, że może być nieciekawie i będzie nieciekawie. Mimo to, no ich witano. No, naturalny taki po prostu odruch był, że się z tego jednego karbu, tego ciężaru pozbywamy. Nie wiemy, jaki jeszcze będzie ten nowy, tak? Jaki będzie jego rozmiar, ale przynajmniej pozbywamy się jednego. Więc mówię, warto rzeczywiście i nie ma nic gorszego. Warto się zastanowić i poznać los każdego pojedynczego człowieka, bo to nie dotyczy to, co mówisz, tylko Polaków, zwłaszcza ludność na Kresach była już tak zdezorientowana, te armie wkraczały, tak, wycofywały się i tak dalej. No przecież na filmie Wołyń, tak, to jest bardzo ładnie powiedziane, tak, że jest... tam na przykład Ukraińcy, ci Ukraińcy, którzy witali armię czerwoną, po paru miesiącach w 1939 roku, to nawet po paru tygodniach, ale między 1939 a 1941 roku ci sami budowali łuki triumfalne ku czci Wehrmachtu. I najpierw witali Armię Czerwoną, mówili, że witamy was tu, a potem ci sami ludzie dokładnie po wyrzuceniu gdzieś, czy spaleniu legitymacji partyjnej witali Wehrmacht, Heil Hitler i tak dalej. No i... Albo nawet to, co pisał Sergiusz Piasecki, co prawda w swojej powieści, ale no też opartej na pewnych spostrzeżeniach zapiski oficera Armii Czerwonej, że był taki moment, że nawet oba portrety wisiały, prawda, i Stalina i Hitlera gdzieś tam, bo był czas przecież do 1941 roku, kiedy nasi okupanci byli ze sobą w układzie, w sojuszu, jest można zdjęcie powiedzieć, tak? Z twierdzy Brześć, no. Bo pamiętajmy, w Brześciu odbyła się słynna defilada połączony... Simon Kirwosjan, żydowskiego pochodzenia, generał rosyjski, z generałem Guderianem przyjmowali defiladę sowiecko-niemiecką. I tam na Bramie Triumfalnej obok siebie wisiały portrety i Stalina, i Hitlera. No tak. To był okres, kiedy to byli sojusznicy. Więc dokładnie, ci ludzie mieli po prostu byli zdezorientowani tą samą sytuacją i jak to wszystko po prostu wyglądało. Natomiast mówię, no po prostu no, nie ma gorszej rzeczy. No jak nie będziemy... I dlatego też apeluję, szanowni państwo, jak chcecie często poznać tak naprawdę, jaka była historia, to ja was proszę i sugeruję, nawet nie czytajcie tych podręczników często, czy książek współczesnych, które są pisane pod ten, tylko czytajcie
wspomnienia, najlepiej różnych stron i sobie wtedy wyrobicie po prostu zdanie, jak było, jak wyglądało. Ja na przykład aktualnie czytam wspomnienia Polaka związanego co prawda z obozem piłsudczykowskim, ale wychowanego na Kresach, w okolicach właśnie Słowuty, na której kiedyś byłem, który opisuje, jak już na początku XX wieku on, Piłsudczyk, czyli z opcji takiej, bym powiedział, proukraińskiej, opisuje socjalistycznej, jak wyglądały w ogóle relacje polsko-ukraińskie na Kresach na początku XX wieku. Jak młodzież ukraińska napadała na polskich uczniów, że mówi, że jego siostra, w ogóle dziewczynki nie chodziły polskie do szkół, no bo tam w większości byli Ukraińcy, bili i tłukli po prostu Polaków do upadłego. Opisuje tę sytuację, jak te relacje w ogóle wyglądały, jak te sytuacje wyglądały, więc daje to wyobrażenie o tym. Rok 20 też tam opisuje właśnie te mordy, napady, gwałty Ukraińców i tak dalej, i tak dalej. I tam, w tych wspomnieniach właśnie jest cała prawda, bo często właśnie ludzie, nawet którzy mają takie, nie inne poglądy, potrafią spiąć się na wyżyny i obiektywnie spojrzeć na dane wydarzenia, które po prostu miały miejsce, więc, a teraz te współczesne interpretacje właśnie tych, często właśnie pisane w oparciu, też również przecież o wspomnienia, tylko tyle, że się traktuje to wspomnienie często wybiórczo, na przykład jak jest jakiś wątek, będzie taki, który mógłby uderzyć w Ukraińców, no to go się z tych wspomnień skrzętnie pominie, da się za to inne wspomnienia, na przykład takie, które będą uderzać w czerwonoarmistów tylko, a nie będą uderzać w Ukraińców, tak? Albo będą uderzać w Niemców, a przecież zwróćmy też pod uwagę, szanowni państwo, że 8 lat rządów PiSu, to była nie tylko, na początku to była głównie nawalanka IPN-u, przede wszystkim tylko i wyłącznie na odcinku wschodnim, ale kiedy nagle PiS stwierdził, że rozpoczynamy wojnę z Niemcami, ponowną, jak to się mówi, taką wojnę w cudzysłowie, to przecież potem zaczęła się znowu akcja, jednak IPN zaczął, uruchomił tą machinę, żeby znowu szukać, prawda, materiałów dotyczących obciążenia Niemców z II wojny i tak dalej. A przecież od samego początku wystarczyło jednoznacznie mówić i poruszać i wątek wschodni i wątek zachodni, nie byłoby tego problemu. A tu się takie wahadło się przestawiło właśnie. Najpierw uderzyli w skrajnie, poszli w tym kierunku sowieckim, w to wyjaśnianie, kompletnie jakby pomijając, tak jakby w ogóle już nagle od tego momentu nie trzeba już nic wyjaśniać, bo my już o zbrodniach niemieckich... Wszystko wiemy. Po czym nagle pod koniec, dwa ostatnie lata z 8 lat rządów, nagle wahadło się wychyliło i nagle znowu uderzamy na odcinku niemieckim. No po co takie rzeczy, po co dostosowywać wątki, bym powiedział, badań historycznych pod bieżące potrzeby polityczne, tak? Ale wahadło się wychyliło jeszcze dalej. Tak. Bo tak zwana nowa podstawa programowa w tej chwili pod rządami pani ministry Nowackiej, tak, i pana ministra Sienkiewicza, na przykład wątki związane z żołnierzami wyklętymi, wątki nawet związane z Józefem Bemem, tak, w piątek... są jak gdyby tak. Usuwane. Szanowni państwo, w piątek byłem na uroczystościach w Budapeszcie, tak, Narodowego Święta Węgierskiego. Mieliśmy tam również spotkanie w parlamencie z wiceprzewodniczącym Komisji Relacji Polsko-Węgierskich, który mówił zbulwersowany, że będzie interweniował, w przyszłym tygodniu przylatuje do Warszawy. Węgrzy, szanowni państwo, Węgrzy będą się upominać o pamięć generała Bema, ponieważ dowiedzieli się, że nasze nowe władze zamierzają jakby wygumkować, usunąć z podręczników historii w ogóle postać generała Bema i okazuje się, że o tę postać będą, o upamiętnienie tej postaci w Polsce będą musieli zabiegać Węgrzy, bo my jako jesteśmy tak durni i tak jesteśmy biernym społeczeństwem, że wybraliśmy sobie takie, a nie inne władze w Polsce, które będą wygumkowywać Sienkiewicza, będą Żeromskiego, będą Bema, będą wyklętych w takiej czy nie... Będzie po prostu czystka. Bem, zdaje się, służył w armii rosyjskiej i był obrońcą Krymu. Tak. Przed wojskami tureckimi. Więc jak polski oficer mógł walczyć w obronie rosyjskiego Krymu? No tak, znaczy to nie tylko, że Turcji, to też państw zachodnich, bo przecież tej osi, czy tak powiem, która w tej wojna krymska. Wojna krymska przecież brała również udział państwa zachodnich, więc jakby no tym bardziej. Znaczy oczywiście teraz wiem, że teraz sobie troszeczkę przekąsę mówisz, żartujesz, no ale no do takich to kuriozalnych sytuacji dochodzi, tak? Że w końcu interweniować będą Węgrzy w obronie naszej własnej historii przed naszym własnym, naszym, umownie mówię, tak? Państwo, naszym rządem, tak z przymrużeniem oka naszym rządem, prawda? No ale do tego do takiej sytuacji kuriozalnej dochodzi. A jak interpretować bitwę pod Grunwaldem? No właśnie. No bitwę właśnie. Wybitnie antyeuropejską. No tak. Dokładnie. Starcie się ze wschodu tej dziczy ze wschodu z tą cywilizacją zachodu, prawda? No właśnie. I teraz jest kwestia, kolejna sprawa. Pojawił się film Biała Odwaga. Film, który oprócz tego, że jest wspaniałym dziełem sztuki filmowej, bo są piękne zdjęcia ze wspinaczki górskiej,
również folklor i mowa podhalańska, góralska jest bardzo pięknie przedstawiona, ale ma też oczywiście tam wątek kolaboracji z Niemcami. My zamiast się zastanawiać w takich wypadkach, skąd się ta kolaboracja wzięła, na ile była prawdziwa, naturalna, na ile była inspirowana z zewnątrz, komu służyła, bo niekiedy kolaboracja nawet z wrogiem może służyć temu, żeby ocalić jakieś dobra narodowe, ocalić czyjeś życie, ocalić czyjś majątek, ocalić czyjeś prawa i tak dalej, więc kolaboracja sama w sobie nie jest czymś złym, bo to jest po prostu współpraca. Tylko zawsze trzeba zadać pytanie, kto z kim kolaborował, jakie miał intencje, czym się kierował i komu ta kolaboracja przynosiła korzyść. Jeżeli kolaboracja nawet z okupantem przynosi pozytywne efekty dla swojego narodu, dla naszego narodu, no to dlaczego ją ze względu na samą kolaborację potępiać? Trzeba się zastanowić i wyważyć argumenty za i przeciw, a nie w czarno-białych kolorach to przedstawiać. Mi się wydaje, że ten film może niedoskonale, ale próbuje przedstawić te wątki motywacji ludzkich, regionalnych, także finansowych, dlaczego ludzie podejmowali kolaborację albo jej nie podejmowali, bo przecież tam są przedstawieni ludzie, którzy zajęli taką albo inną postawę wobec Niemców. I to jest właśnie ciekawe i właśnie w poznawaniu historii mnie najbardziej interesują takie elementy, gdzie się dochodzi do prawdy o ludzkich postawach, o ludzkich motywacjach, o poglądach, które ludźmi kierowały, a nie taka czarno-biała z jednej strony potępienie, z drugiej strony uwielbienie. I w tym potępieniu, i w tym uwielbieniu najczęściej jest więcej kłamstwa i zakłamania niż prawdy. No tak, tym bardziej, że też mówiąc, właśnie powiedziałeś o kolaborantach, że przecież mamy też taki przecież inny przykład, bardziej już znany, ale jakoś też tak jakby umykający teraz nagle ten szok, że takie rzeczy się tam działy na Podhalu, a przecież mamy też kwestię, prawda, kiedyś też już omawianą, kontrowersyjną, dotyczącą Polski i tej policji granatowej, tak? Gdzie też przecież ludzie, no przecież jest to przykład, można powiedzieć, niejako kolaboracji z Niemcami, tak? Ale przecież większość tych granatowych policjantów przysłużyła się sprawie, oni pomagali, oczywiście były też takie przypadki ludzi zaangażowanych rzeczywiście po stronie niemieckiej, którzy robili Polakom krzywdę i spotykała ich potem też za to reperkusje i kary, ale wielu tych policjantów granatowych przecież pomagało tak naprawdę pod ziemią, tak? Ustalało wiele informacji, przymykało oczy na pewne sprawy i też można było powiedzieć, no co, teraz co mamy powiedzieć, że cała ta formacja, powiedzieć, że to byli co? Naziści w ogóle i przypisać, że to jest jeszcze jeden kolejny dowód na to, na naszą współpracę. Poza tym tak naprawdę oni nie mieli wyboru. No tak, no. Byli formacją mundurową, która została podporządkowana władzą generalnego gubernatorstwa. W zasadzie niestawienie się do pracy oznaczało dla nich wyrok śmierci. No tak, ale mówię, wiesz, przecież doskonale, ty też zdajesz sobie z tego sprawę, że przecież są takie głosy, ludzi nie mających pełnej wiedzy historycznej, którzy przecież próbowali też to interpretować. To był ten słynny film Wyrok na Franciszka Kłosa, tak, prawda? Który też jakby próbował pokazać właśnie, że pokazać tą ciemną stronę tej formacji i jakby mówić tylko o tym, no właśnie to najczęściej, to jest najczęstszy błąd, że my dzisiaj jakby z punktu widzenia dzisiejszych naszych realiów, naszego życia, tego na jakiej stopie w ogóle życiowej żyjemy, w jakim państwie żyjemy, w jakich czasach żyjemy, w jakim uwarunkowaniach, próbujemy te nasze pewien system wartości tego wszystkiego, co nas otacza, przenosić na te czasy właśnie, powiedzmy, II wojny światowej, czy jakichś innych wcześniejszych okresów historycznych i jakby my nie rozumiemy przez to, że coś nas w ogóle jakby szokuje, albo do czegoś nie znajdujemy zrozumienia, bo wszystko mierzymy miarą tą naszą współczesną, nie rozumiejąc, że no, coś brało się z czegoś, wszystko miało swoje uwarunkowania, coś było efektem czegoś, potem i jeszcze przynosiło to następne takie, a inne konsekwencje, więc oczywiście też jakby mówienie o tym, że jakby sugestii niektórych, żeby zamienić temat pod dywan i mówić, że czegoś takiego w ogóle nie było, są rzeczą złą, natomiast też próba jakby, bo też mam takie wrażenie, że
zwłaszcza w wypadku takich właśnie filmów kręconych na potrzeby Netflixa, często dotyczących właśnie teraz historii Polski, no to właśnie są takie wybrane, bym powiedział, zagadnienia i tematy, takie, które mają pokazywać, że Polacy jednak kolaborowali. Uproszczenia. Że byli szmalcownikami, że pokazywać w krzywym zwierciadle polskiej, historii polskiego kościoła, polskiej tożsamości narodowej. Mówię, ja nie mówię o tych przywarach naszych, o tym wszystkim należy mówić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli robi to jakaś międzynarodowa też, powiedzmy, nie wiem, kinematografia na potrzeby tego, żeby pokazać to potem na Zachodzie i pokazywać Polaków w taki inny sposób, kiedy my i tak już jesteśmy narażeni na ciągłe, systematyczne ataki, no to też jest to drugie dno. Natomiast no, nie ma co zamiatać tematu pod dywan. To żeśmy mówili wcześniej. Mówienie o tym, że takie rzeczy nie miały miejsca, byłyby też po prostu chore i na krótkofalowo, bo tego się nie da po prostu ukryć, tylko powoduje to efekt odwrotny. Jeszcze większego zainteresowania i potem jeszcze jakby większego rozczarowania, że ktoś nie potrafił się do tego tematu przyznać, powiedzieć, że tak było, a przecież to też nie znaczy, że wszyscy górale tacy byli, że wszyscy współpracowali, bo przecież byli tacy, którzy pomagali przecież polskiemu podziemiu niepodległościowemu i nie znaczy, że należy przypisywać wszystkim i mówić, że tak od początku, tak jak o tych Sowietach właśnie, o tych żołnierzach Armii Czerwonej, że wszyscy gwałcili, bo tak nie było, bo też mówię, były takie przypadki, kiedy mamy relacje i wspomnienia, kiedy dowiedział się o tym jakiś przełożony, jakiś oficer powiedzmy Armii Czerwonej, że jego podwładny gdzieś zgwałcił jakąś Polkę, wyciągnął pistolet, nawet bez sądu potrafił rozstrzelać, tak? Czy nawet całą grupę gdzieś tam, więc takie sytuacje miały miejsce, więc przenosimy wszystko i na takie realia, bym powiedział, czarno-białe, że jak ktoś usłyszy, że tam górale kolaborowali, teraz właśnie widzę na portalach społecznościowych falę hejtu na górali, że po prostu, że tam są po prostu wykorzystują, że są tacy pazerni na pieniądze, że wtedy już tacy byli pazerni, poszli na współpracę z Niemcami, wszyscy w ogóle byli źli i tak dalej, i tak dalej. No dlaczego tak się dzieje? Nie rozumiem tego. Jest popadanie ze skrajności w skrajność, tak? Na każdym odcinku tej naszej historii. Nie ma mówienia prawdy taka, jak rzeczywiście było, że byli ludzie tacy i byli tacy, że byli tacy, że ale proporcje też jakie były, żeby o tym mówić właśnie takie, że w wypadku tego to wyglądało to tak, a tutaj wyglądało to tak. Nie, tylko po prostu jedzie się po bandzie, właśnie wykorzystuje do celów doraźnych, a w wypadku tej kinematografii to często też się odbywa teraz, żeby było coś bardziej kasowego, żeby coś tam podkręcić, sensacja jakaś, żeby było więcej ludzi poszło do kina. To się liczy. Zarabianie pieniędzy, mówiąc brzydko, tego hajsu przysłowiowego, prawda, żeby się zgadzało, żeby film na siebie zarobił, więc się op do tych wątków rzeczywiście prawdy historycznej wplecie trochę wątków nieprawdziwych, co się tu ubarwi, co się tam doda. Pół biedy, jeśli to trafia, jak to się mówi, na krajowy rynek, a na gorzej, jeśli to trafia gdzieś za granicę. I to taki przykład tego serialu, który część nawet w środowiskach narodowych też chwali, o tej polskiej szlachcie, rok 1670, nie wiem, czy widziałeś na Netflixie. Ten serial, który rzekomo ma być śmieszny, pokazuje tam polską szlachtę w krzywym zwierciadle, szlachtę, która żeruje na razem w sojuszu z kościołem i tym ciemnocie i zabobonie na polskich chłopach. Ja powiem tak, film ma być niby śmieszny, komediowy, ja ten film potępiam, nie dlatego, żeby nie miał dystansu do siebie i nie widział polskich przywar, natomiast po pierwsze tych momentów śmiesznych widziałem tam dosłownie tylko kilka, poza tym jest to taka, bym powiedział, wtłaczana taka chora anty właśnie kościelna. Propaganda antykościelna, propagowanie w tle oczywiście tam LGBT i oczywiście jest to film, który ma trafić nie tylko dla nas, do nas Polaków, bo gdyby trafił do nas Polaków, to bym powiedział jeszcze, no może ktoś z tego rzeczywiście wyciągnie wnioski, że ta szlachta rzeczywiście była taka, jaka była, ale problem polega na tym, że ten film trafia również na cały świat i pokazuje Polaków jako ciemną masę, jako jakichś prymitywów, brudasów, jakichś zabobonnych, skrajnych w ogóle katolików, fanatyków wręcz, powiedziałbym, religijnych, niechętnych w ogóle Żydom, zamkniętych na świat, gdzie się pokazuje jakiegoś człowieka ze skrzydłami husarza, jakbyś wyśmiewa się w ogóle całą tą tradycję husarską, tak, i tak dalej, i tak dalej. No takie bym powiedział, no... Więc dla mnie to w ogóle, mówię, wątki może ze dwa czy trzy dialogi, które rzeczywiście uznaję za śmieszne, ale jak na cały serial, który miał chyba 6-8 odcinków, bym powiedział słabe i jednak w gruncie rzeczy szkodliwe. Więc... I żenujące, tak? Więc też tak to wygląda, to szastanie, interpretowanie tą naszą historią i dorabianie, bym powiedział, pewnych ten. Więc ja apelować tylko mogę do czego ty też zachęcasz i namawiasz ludzi do po prostu do czytania. Szanowni Państwo, nie będziecie więcej czytać książek, sami sobie będziecie wyrabiać zdanie,
czytanie, będziecie widzieć, mówię, w pamiętniki, wspomnienia, książki, czytanie książek ubogaca, poszerza. Jak przeczytacie książkę tego autora i tego autora, nawet czasem właśnie skrajnie rozbieżnych, no to sami sobie jesteście w stanie wyrobić pogląd, jak to mogło być. Czy przekonuje was ta wersja, czy przekonuje was jednak bardziej ta wersja. A jak czytacie tylko pewne, bym powiedział, ogólniki, jakieś fragmenty, jakieś krótkie artykuły z internetu, bazujące na jakiejś właśnie taniej sensacji, na manipulowaniu faktami, no to jesteście potem skazani na taki właśnie obraz. Ja może źle się wyrażam, bo to głównie twoi odbiorcy, ludzie, którzy oglądają telewizję, którą to, co robisz, twoją, to są raczej ludzie oczytani, natomiast pewnie oni mają takich ludzi w otoczeniu, więc to raczej apel do tych właśnie, bym powiedział, swoich znajomych, że mogą apelować o to, że jednak warto czytać i się rozwijać. Wtedy jest się mniej podatny na tą manipulację, która staje się coraz ze wszechmiar coraz bardziej obecna, bo jest coraz mniej takich miejsc, w których tej manipulacji nie ma, tych przekłamań nie ma, jesteśmy temu codziennie poddawani pod każdym względem, i wizualnie, i książkowo, i internetowo, i w kinie niestety, i w szkole, i w kościele niestety, z przykrością też trzeba powiedzieć, że jesteśmy no, na każdym, bym powiedział, polu, mniejszym czy większym poletku bombardowani, bym powiedział, tym takim przekazem, gdzie próbuje się nas oszukiwać i nami manipulować. Hasłem na naszych książkach jest jedynie prawda jest ciekawa. Tak. Ja myślę, że jest to hasło bardzo ważne, bo gdzie w miejsce prawdy, gdzie wchodzi polityka albo pieniądze, tam nie mamy do czynienia z prawdą historyczną, tylko właśnie z biznesem historycznym, tak, albo z tak zwaną polityką historyczną. Tak? Polityka historyczna, tak, jest czymś najgorszym, co możemy zrobić dla historii. Ostatni wątek, bardziej międzynarodowy, chciałem powiedzieć. Byłem ostatnio na Białorusi. W jednej z miejscowości koło Mińska białoruskiego widziałem dwór hrabiego Drukckiego Lubeckiego. Przy tym dworze, w centrum wioski, stoi duża tablica informacyjna, gdzie jest portret Drukckiego Lubeckiego, który był ministrem skarbu Królestwa Polskiego, tego kongresowego po kongresie wiedeńskim, i członków jego rodziny. Między innymi chyba jego wnuk był pułkownikiem Wojska Polskiego w okresie międzywojennym. Był wykładowcą w szkole w Grudziądzu, szkolenia kawalerii. Dostał się w 1939 roku do niewoli sowieckiej i zginął w 1940 roku w Bykowni. Bykownia to jest obecna Ukraina, czyli jest to tak zwana ukraińska lista katyńska. I tam normalnie w centrum tej wioski, kilkanaście kilometrów od Mińska Białoruskiego, jest napisane, że zginął z rąk NKWD w 1940 roku. Czyli w zasadzie jest wszystko okej. Okay. Mhm. Natomiast już gorzej jest, jak się rozmawia z ludźmi. Mieszkańcy Białorusi, i to zarówno Białorusini, jak i niestety także Polacy, mają bardzo w tej sprawie, nazwijmy to, duże pomieszanie w głowie. Po pierwsze, jest spora grupa ludzi, którzy wierzą tej propagandzie, pierwszej propagandzie, zaraz po 1943 roku, kiedy ujawniono listę katyńską, że tej zbrodni dokonali Niemcy. Oczywiście, mówię, wydaje się, że na terenie Rosji w czasach Jelcyna położono temu tamę. Jelcyn przeprosił. Opublikowano dokumenty. Opublikowano dokumenty. Przekazano je do Polski. Mm. Pokazano rozkaz Jeżowa i innych zbrodniarzy stalinowskich, którzy wprost ten rozkaz wydawali. W zasadzie w Rosji nikt w tej chwili nie kwestionuje tego, kiedy ta zbrodnia została dokonana i kto jej dokonał. No przypomnijmy, że film Wajdy był publikowany normalnie w kinach rosyjskich, był na głównej państwowym kanale, szczytowej oglądalności też był emitowany, więc jakby społeczeństwo jakby jest obeznane rosyjskie z tym tematem, jakby nie wzbudza to jakichś tam, nie wiem, zdziwienia. Był czas, kiedy rzeczywiście Rosjanie w ten sposób tylko podchodzili. Film, mówię, Wajdy, w przeciwieństwie do filmu Wołyń, to też warto powiedzieć, z kolei, który nie mógł mieć premiery, prawda, na Ukrainie, to tutaj trzeba powiedzieć, że strona rosyjska się wywiązała, zachowała się w porządku i ten film był opublikowany. I moim zdaniem nawet przy wszelkich niedoskonałościach, bo ani film Katyń, ani film Wołyń nie są doskonałe, ale
są pierwszymi, które poruszyły tak szeroko, tak dogłębnie ten temat i zrobiły to nieźle, chociaż mówię, zawsze można powiedzieć, że można było to zrobić lepiej. Natomiast na samej Białorusi no nie jest tak dobrze. Tam jest to jak gdyby kwestionowane. Podobno na białoruskiej liście katyńskiej, która obejmuje nie tylko ofiary zbrodni katyńskiej, ale też ofiary z lat 30., tych różnych czystek stalinowskich z lat 30., jest podobno 160 tysięcy ludzi, z czego 1/4, czyli około 40 tysięcy, to są Polacy. Niestety mówi się tylko o liczbach, nie podaje się żadnych nazwisk, chociaż niewątpliwie większość tych nazwisk prawdopodobnie została już ustalona. Natomiast propaganda zabrania mówić o tych nazwiskach. Są przecieki tak zwane, robione moim zdaniem celowo, bo na przykład pokazuje się, że ujawniają 5 obywateli polskich zamordowanych w okresie stalinowskim. Pojawiają się nazwiska, wszystko nazwiska żydowskie. 5 obywateli polskich zginęło i byli to Żydzi. Jaki jest efekt w porównaniu z tą propagandą wcześniejszą? No przecież Stalin nie mordował Żydów. Jeżeli to byli Żydzi, to na pewno była to zbrodnia niemiecka. Czyli po 22 czerwca 1941 roku. Czyli jak gdyby nie mówienie pełnej prawdy służy też manipulacjom. Oczywiście, że w wielu zbrodniach maczali palce na przykład Brytyjczycy. Wiadomo, że w oddziałach ukraińskiej powstańczej armii byli nie tylko dziennikarze, ale i oficerowie wywiadu brytyjskiego, którzy relacjonowali walkę tych oddziałów, czy jak my mówimy band UPA, zarówno przeciwko Polakom, jak i przeciw Sowietom. Od czasu do czasu również przeciwko Niemcom, bo dochodziło też do starć UPA z Niemcami. Nielicznych, ale były też takie fakty. I dlatego warto o wszystkich tych faktach mówić. Jeżeli fakt miał miejsce, to dlaczego mamy go ukrywać? Jeżeli go ukrywamy, jest to, wchodzimy w pewną manipulację historii. I moim zdaniem, dopóki na przykład ta lista zawierająca kilkadziesiąt tysięcy polskich nazwisk nie zostanie opublikowana, jeżeli ta data z początku 40 roku nie zostanie uznana za ostateczną i sprawdzoną, to będziemy narażeni na to, że różni prowokatorzy, którzy chcą psuć relacje pomiędzy Polakami a Białorusinami, będą to wykorzystywać. No dokładnie. I dlatego moim zdaniem, tak jak tu jest napisane, jedynie prawda jest ciekawa i tylko prawdę powinniśmy ten i twierdzenie, że nie była to zbrodnia sowiecka. Pamiętajmy, że zbrodnia sowiecka z lat 39-40 do 41 miała kilku, że tak powiem, współodpowiedzialnych. Przecież odbywały się wtedy w Zakopanem wspólne narady Gestapo i NKWD. Czyli tak naprawdę twierdzenie, że jakaś na przykład amunicja niemiecka świadczy o tym, że zbrodni dokonali Niemcy, a nie Rosjanie, nie jest żadnym dowodem, bo to był okres, kiedy nie tylko małe oddziały, ale całe dywizje niemieckie ćwiczyły na poligonach rosyjskich. Cała armia niemiecka jeździła na paliwie z pól u stóp Kaukazu. Z Rumunii dopiero później brali ropę i benzynę. Współpraca była naprawdę bardzo dobra. Żywność dla Wehrmachtu jeszcze w dniu 22 czerwca 1941 roku transporty żywności rosyjskiej mijały się jadącymi w przeciwną stronę pociągami wiozącymi broń na front sowiecki. Czyli po prostu do końca ta współpraca była utrzymana. Na defiladzie 1 maja pierwszomajowej w Moskwie 1941 roku, czyli zaledwie półtora miesiąca przed wybuchem wojny, byli obecni oficerowie niemieccy, bo to wtedy byli sojusznicy. Więc tak naprawdę tu trzeba mówić przede wszystkim o faktach historycznych
i im więcej się tych faktów poda, nawet jeżeli te fakty niekiedy nam nie pasują, tym jest lepiej, bo po prostu jedynie prawda jest ciekawa i powinniśmy dążyć do prawdy, do faktów, a nie do jakiejś polityki historycznej, polityki, która zawsze jest zakłamaniem. No to przykre to, co mówisz, bo powiem szczerze, jestem zaskoczony, nie spodziewałem się, że tak sprawy zeszły to daleko na Białorusi, że w ramach tej prowadzenia tej wojny politycznej, no oczywiście też sprowokowana niekorowym przez stronę polską, mimo jednak wszystko, no, wykorzystywanie przez stronę białoruską i popowanie w społeczeństwo białoruskie takiej wizji rzeczywistości jest chorej, donikąd dobrego nie prowadzi. To mnie szokuje, natomiast ja powiem szczerze, sam się spotkałem na portalach społecznościowych w Polsce, że my mamy też takich ludzi tak myślących wśród Polaków mieszkających w Polsce, tak, że to nie jest nie byli urabiani przez Łukaszenkę, tylko są w Polsce ludzie, szanowni państwo, Polacy, którzy mienią się mianem Polaków i na portalach społecznościowych jasno i wprost mówią o tym i uważają, że zbrodnia katyńska jest po prostu, że sprawstwo tej zbrodni jest po stronie niemieckiej, a nie po stronie sowieckiej, co jest rzeczą kuriozalną dla mnie, po prostu szokującą, no więc co my się też dziwimy z drugiej strony, że na Białorusi, skoro mamy opcję jakichś komunistów polskich, którzy żyją w takim przekonaniu i będą do końca, jak to się mówi, do upadłego bronić, mimo że no, dowody są z różnych stron i naprawdę skala tych dowodów to nie jest tak, że my możemy powiedzieć, że no raczej było tak, ale ten to po prostu jest porażająca, to nie ma nawet o czym mówić, żeby móc w ogóle zachodzić z punktu widzenia dzisiejszego i wracać do tego tematu, czy może jednak za tym nie stoją Niemcy. Jest to po prostu chory punkt po prostu widzenia, nie mający potwierdzenia, to tak jakby podważać w ogóle, że Ziemia jest okrągła. No to na takiej samej zasadzie, prawda, więc zupełnie rzecz chora, no i poraża właśnie to, że strona białoruska też idzie w tej formie jakby zemsty, konfrontacji ze stroną polską, że skoro nasze władze tak polskie postępują względem władz białoruskich, no to oni też w takim razie pójdą za ciosem i tutaj w kontrze zrobią coś takiego, będą w ten sposób głosić tego typu poglądy. One, no, Białorusi ani władz białoruskich do niczego dobrego nie zaprowadzą, nie zaprowadzą również do niczego dobrego społeczeństwa białoruskiego i wszystkich tych Polaków tam mieszkających, którzy będą taką interpretację przyjmować, głosić, przekazywać ją kolejnym pokoleniom, bo jest to droga donikąd, bo przecież prawda wcześniej czy później wyjdzie i tylko przykre będzie i smutne, że ktoś się potem będzie musiał tłumaczyć, że dlaczego dziadek tato, a dlaczego dziadek mówił tak, a dlaczego nasze władze mówiły tak, chociaż to nieprawda, dlaczego trzymano nas tyle dekad w kłamstwie i obłudzie po to tylko do doraźnych celów politycznych. Cały czas ten wątek, zwróć uwagę, dzisiaj nam się prawda w tym naszej rozmowie przewija, tak? Tego, no jak się wykorzystuje, tak? No, historię, do celów politycznych. Najdziwniejsze, że Rosjanie jak gdyby już chyba przerobili ten temat i się z nim w pewnym sensie pogodzili i przeprosili. A na Białorusi no są tacy jacyś sowieciarze, którzy chcą być bardziej sowieccy od sowieciarzy moskiewskich. No dokładnie tak. No. Dziękuję państwu za uwagę. Moim i państwa gościem był Arkadiusz Miksa. Dziękuję bardzo, Arku. Dziękuję tobie, dziękuję państwu za uwagę. Zachęcam państwa do oglądania naszych programów i na YouTubie, i na Ramblu, i na Bitshu, i na CDA, a nawet na VK i Odyseję. Wszędzie tam można państwo znaleźć nasze filmy. Dziękuję za wsparcie finansowe. Darowizny na naszą działalność można kierować na numer konta widoczny na pasku na dole ekranu. Bardzo dziękujemy za te darowizny, bo dzięki nim możemy działać i prowadzić od kilkunastu lat naszą działalność. No i oczywiście polecam naszą księgarnię wysyłkową. Ona jest pod nazwą cep-sklep.pl. CEP jak w skrócie Centrum Edukacyjne Polska, /sklep.pl, a w niej książki właśnie w serii Jedynie prawda jest ciekawa. To jest pierwsza i ostatnia książka w tej serii. Pierwsza dotyczyła Piłsudskiego i sanacji, a ostatnia dotyczyła postaci Jędrzeja Giertycha. Wielka postać, godna uwagi. Tu zresztą tekst Arkadiusza Miksy jest w tej książce, o Piłsudskim chyba nie, natomiast twój tekst jest w tej książce. Tak, również tutaj, tak. W książce Kresy Wschodnie, źródłem siły i potęgi Polski. Z tego co pamiętam, jest to tekst dotyczący arcybiskupa Teodorowicza. To był arcybiskup obrządku ormiańskiego we Lwowie. A i narodowiec do tego. Tak? Do tego narodowiec, członek Ligi Narodowej i wybitny polski patriota. Polecam książki dotyczące kulis II wojny światowej, wydane też w tej serii Jedynie prawda jest ciekawa. To też mój artykuł. O Sapiesze. W tej książce, no właśnie, tu jest, akurat w tym tomie jest na temat arcybiskupa krakowskiego Adama Sapiechy. Polecam książki również w serii Gorące tematy. Książka Źródła finansowe komunizmu, nazizmu.
także książka Hitler założycielem Izraela, a także dwie książki, jedna dotyczy New Age, druga masonerii, francuskiego autora Arnaud de Lassy. Myślę, że bardzo ciekawe, bardzo ważne pozycje. Polecam książkę Niebezpieczny Związek, Tajna Współpraca USA-Izrael. Bardzo dobra książka. Bardzo dobrze napisana, świetnie napisana, opisująca pierwsze kilkadziesiąt lat relacji pomiędzy nowo powstałym państwem Izrael a Stanami Zjednoczonymi. Żeby zrozumieć, szanowni państwo, to co dzisiaj dzieje w Strefie Gazy, to ta książka właśnie wszystko to przybliża. Z czego się to wzięło i dlaczego tak to wygląda? I do czego zdolna jest, do czego zdolny jest Izrael i Stany Zjednoczone, bo w sumie Stany Zjednoczone dopingują, ja tak powiem, pozwalają na to wszystko, co robi Izrael. Bardzo polecam. Z innych książek to może jeszcze trzech autorów i trzy tytuły. Polska czy Ukropolin, czyli Polska Palestyną Europy. Ambasador Krzysztof Baliński, to jest były polski ambasador między innymi w Syrii. Wszystkie książki, o których mówię, do nabycia w cep-sklep.pl. Książka Media Nienawiści, Anatomia Psychozy Antytrumpowej, Tomasz Błaut. Tutaj nasz komentator, autor tak zwanego Ameryka Forum, jak państwo wpiszą Ameryka Forum, to autorem Ameryka Forum w internecie jest właśnie pan Tomasz Błaut. Bardzo polecam. A także Henryk Pająk, Na Wschodzie bez zmian, książka dotycząca wojny na Ukrainie. Tą i inne książki pana Henryka Pająka jak najbardziej państwu polecam. Dziękuję bardzo za uwagę. Wszystkiego dobrego. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem Wielkiej Polsce.